Dzień dobry. Moje nazwisko Kam Kimkiewicz. Znajdujemy się przy stoisku naszego wydawnictwa, a mianowicie wydawnictwa Niko. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa. Pokrótce chciałbym tylko przekazać, czym głównie się zajmujemy. A mianowicie, zapewne każdy z nas w swoim życiu miał do czynienia z nauką czytania czy też pisania. Jednym wychodziło to gorzej, innym lepiej. Dlatego nasze wydawnictwo, wychodząc naprzeciw naszym czytelnikom, wydaje publikacje już dla czytelników najmłodszych. Nasz asortyment opiera się między innymi na książeczkach od w przekroju przedszkola, szkoły podstawowej, jak i gimnazjum i niedalekiej przyszłości również szkół średnich. Także wachlarz publikacji i książeczek jest ogromny. Ponadto staramy się nie tylko ograniczać do rzeczy edukacyjnych. Mamy również w swojej ofercie bajeczki. Chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że nasza oferta skierowana jest zarówno dla dzieci, ale nie tylko, jak i rodziców. Dlatego, że myślimy o tym, żeby ta edukacja była zarówno w formie zabawy, ale i nauki. Dlatego między innymi nasze, że tak powiem, nawet standardowe pozycje z pisaczkiem suchościeralnym, dzięki czemu tutaj właściciel pan Grzegorz Sobieralski zaprezentuje, jak to wygląda. Strony są laminowane, foliowane, jest pisak wielokrotnego użytku. Akurat tutaj jest publikacja związana z alfabetem, do tego są naklejki. Jest mi również niezmiernie miło powitać panią Irynę Macko, autorkę naszej sztandarowej tutaj pozycji, a mianowicie Księgi Mojego Rodu, która, nie ukrywam, w okresie przedświątecznym okazała się naszym bestsellerem. Coś więcej na temat samej publikacji, poproszę już może o kilka zdań autorki. Macko Irena, ja письменниця z Ukrainy. Міста, файного міста Тернопіль. Я пишу для дітей і трошки для дорослих, це новели для жінок. Але основним, напевно, таким основною книгою, яка стала бестселером і в Україні, і наразі я чую, що і в Польщі, є книга «Мого роду», і мені дуже приємно її тут презентувати на стенді видавництва «Ніко» в Варшаві, на такому великому книжковому ярмарку. Насправді я мріяла про це 2 роки тому, перший раз, коли приїхала сюди, просто як відвідувач, і проходилась між стендами, я мріяла про те, що колись буде моя презентація тут, в Варшаві, на одному з стендів видавництв. Ну, і я дуже тішуся з того, що саме видавництво «Ніко» відгукнулося на мою таку пропозицію, і зараз ми маємо це таке вже спільне дитя наше, книгу роду. І це не останній наш такий проект. Ми плануємо далі співпрацювати. І я сподіваюся, що наступного року ми знову ж таки зустрінемось тут, в Варшаві, з новою презентацією. А усім глядачам бажаю багато цікавих книг і до писання, і до читання, і до дослідження свого роду, до навчання діток і всього найкращого, до нових зустрічей. Dzień dobry, Grzegorz Sobieralski, bardzo mi miło. Proszę Państwa, przede wszystkim chciałem zaprosić Państwa do odwiedzi naszej strony internetowej, do zapoznania się z naszymi publikacjami. Mamy bardzo szeroki wachlarz. W wolnej chwili proponuję naprawdę tutaj właśnie Księgę Mojego Rodu, pani Ireny, sobie zakupić, spróbować ją wypełnić. Takie rzeczy dzisiaj są naprawdę nieocenione, bo póki jeszcze mamy tych starszych w naszym pokoleniu, typu babci, dziadków, jeszcze mogą nam pomóc. Póki jeszcze żyją, możemy sobie po prostu fajną pamiątkę zostawić nawet na przyszłość, nawet na prezent. Później można to dać do na przykład Komunii Świętej, do nawet na 18 też niektórzy dają to prezent, jako taka fajna pamiątka, bo młodzi ludzie w wieku powiedzmy tam 15, 16, 18 lat nie czują tego, a potem jak po 30, po 40 chcieliby się właśnie sięgnąć do swoich właśnie korzeni, poznać swoje wasze drzewo genealogiczne, swoją rodzinę, a już może być za późno, bo już niektórzy po prostu
którzy żyli wcześniej, od nas odejdą i niestety nie da się tego namacalnie jak gdyby odzwierciedlić, więc zachęcamy naprawdę do zakupu księgi i polecamy się na Facebooku. Prosimy, żeby nas polubić, naszą stronę, polubić stronę pani Ireny. No i tyle. No, zobaczymy. Ja też oddaję głos Kamilowi. Na sam koniec chciałbym jeszcze tylko dodać, że współpracujemy z wieloma autorami, nauczycielami, dzięki czemu nasze pozycje osiągają naprawdę wysoki poziom merytoryczny i są zgodne przede wszystkim z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dziękuję.